Na początku chciałbym tak podzielić się kilkoma swoimi refleksjami na temat ewangelizacji dzielenia się Ewangelią z ludźmi z racji tego, że w ostatnim czasie przez okres wakacyjny nasz zbór przez brata Romana organizował kilka, kilka, kilkukrotnie spotkania na rynku w Pszczynie. Mogliśmy być tam, kto miał ochotę, kto miał pragnienie i dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Kochani, z moich takich obserwacji, przemyśleń Dzielenie się Ewangelią z ludźmi polega na tym, że możemy być świadectwem w miejscach, gdzie żyjemy na co dzień, w miejscu, gdzie pracujemy, gdzie przebywamy. Ludzie nas obserwują i dzięki temu mogą widzieć w nas, że jesteśmy inni. To jest też pretekst do tego, żeby dawać świadectwo i mówić też w sposób wyraźny o Panu Jezusie Chrystusie, o tym, co zrobił dla naszego życia. Ale jest też możliwość, i wielokrotnie mamy taką możliwość, żeby wychodzić do ludzi. Zbór, organizuje różnego rodzaju ewangelizacje. Możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach i głosić Boże Słowo. Kochani, pierwsza moja taka, takie spostrzeżenie, to jest to, że jest to zadanie odpowiedzi. Znaczy, tak, może najpierw to każdy z nas powinien czuć się zaproszony do tego, żeby w takim wydarzeniu uczestniczyć. Powiedziałbym nawet, że każdy z nas powinien czuć się zobowiązany, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu. I nie ma wymówek żadnych. Nie ma wymówek. Nie trzeba skończyć teologii, żeby wyjść na ulicę i dzielić się z ludźmi ewangelią. Dlatego, że Pan Bóg, możecie użyć takim, jakim jesteś. Oczywiście skończenie teologii bardzo pomaga w rozmowach z ludźmi, pomaga w odpowiadaniu na różnego rodzaju pytania, często na zarzuty kierowane w stosunku do Pana Boga, ale no, nie jest nam wszystkim dane, żeby, żeby kończyć teologię, ale tak jak powiedziałem, nie ma wymówek. Kochani i um, mimo, że każdy z nas jest do tego powołany, do tego, żeby uczestniczyć w takich wydarzeniach i myślę, że każdy z nas powinien w jakiś sposób, ja nie mówię, że musisz konkretnie iść, wychodzić, rozmawiać z ludźmi, zaczepiać ich w cudzysłowie oczywiście i głosić Ewangelię, ale w jakikolwiek inny sposób możesz um, dać wsparcie w Podczas takiego wydarzenia. Niezależnie od tego, że każdy z nas jest powołany do tego, jest to zadanie odpowiedzialne i wymaga od, od nas, żebyśmy podchodzili do tego zadania w sposób taki poważny, z, z pewnym respektem i z odpowiednim przygotowaniem. Wymaga również pokory. Pokory, dlatego właśnie, że nie, nie, wszystkie na nie, nie odpowiemy na wszystkie pytania, które. Są stawiane, nie zareagujemy w, od razu w sposób, który by nas usatysfakcjonował, i później możemy mówić: A czemu nie powiedziałem o tym? A jeszcze o tamtym mogłem powiedzieć, mogłem przytoczyć ten werset. Ja miałem taką sytuację, że pewna osoba, z którą rozmawiałem, powiedziała: No, a gdzie ty znajdujesz to w Biblii? Proszę, dałeś mi tu Biblię, to pokaż mi tu, tu, to w Biblii. Nie? Musiałem powiedzieć po prostu: Przepraszam, ale na chwilę obecną nie, nie odnajdę tego panu. Ale jestem gotowy, żeby sprawdzić to i rozmawiać dalej. Zapraszam do naszego kościoła, może pan przyjść i będziemy mogli rozmawiać o tym. Także pokora i taka świadomość, że nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale Pan Bóg może nas podczas takich wydarzeń użyć w wspaniały sposób. Kochani, ewangelizacja młodzieżowa, tak jak pastor już tutaj mówił, 13 października. Potrzebujemy modlitwy zboru. Po pierwsze, potrzebujemy modlitwy młodzieży. Młodzi ludzie, ja apeluję do Was, żebyście się modlili, żebyście się wstawiali za tą ewangelizacją i przynosili Panu Bogu każdy aspekt ewangelizacji, każdy aspekt organizacyjny, ale też ten duchowy. I wczoraj, kiedy tak myślałem nad Słowem i przygotowywałem się i też pomyślałem o ewangelizacji, to takie gdzieś zrodziło się przekonanie we mnie, że powinniśmy się modlić o to, żeby Pan Bóg używał nas tutaj, na tym miejscu, kiedy już przyjdą ludzie, żebyśmy mogli im usługiwać. I na to powinniśmy zwrócić uwagę młodzi ludzie, żebyśmy byli gotowi, kiedy będziemy tutaj podczas ewangelizacji, żebyśmy byli w stanie, byli przygotowani odpowiedzieć na potrzebę ludzi, na potrzebę tych, którzy. Będą szukali tutaj na tym miejscu Chrystusa, a wierzę, że Pan Bóg sprawi, że to miejsce napełni się ludźmi, którym będziemy musieli usługiwać. Czyli idziemy krok dalej. Chcę, żebyśmy w wierze modlili się o to, żeby Pan Bóg każdego z nas użył tutaj na, tej, na tym miejscu podczas tej ewangelizacji. Jeżeli jesteś Bożym Dzieckiem, jeżeli idziesz za Chrystusem, to bądź gotowy. Pan Bóg sprawi, że tutaj na tym miejscu będziesz mógł innym usługiwać i mówić o Chrystusie. Proszę Was o modlitwę. Będę też przypominał o modlitwie. Proszę też o pomoc w organizacji. Jeżeli się zwrócę o taką pomoc, będziemy potrzebować pomoc, jeśli chodzi o tę kwestię organizacyjną. I wierzę, że cały zbór nas wspomoże. Kochani, a teraz chciałbym przejść do Bożego Słowa i tym, czym chciałbym się dzisiaj z Wami dzielić. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o czterech rzeczach, zwrócić uwagę na cztery rzeczy. Po pierwsze, na to, żebyśmy chcieli zachęcić do tego, aby nasza chrześcijańska postawa, nasza wiara i nasza miłość były zauważalne przez innych i żeby też inni, patrząc na nas, na naszą postawę, mogli wyrażać Bogu wdzięczność za nią i żeby w ten sposób nasza postawa przynosiła Bogu chwałę. To jest pierwsza rzecz, czyli nasza postawa i to, jak inni widzą naszą postawę. Druga rzecz to jest pobudzenie, do, pobudzenie nas wszystkich, pobudzenie mnie, przypomnienie. Tego, jak ważna jest modlitwa o innych, modlitwa o Kościół, o braci, o siostry, o rodziny, które są w naszym zborze. Bo stanowi to wyraz miłości i troski o świętych, o Kościół. Jest to okazanie zainteresowania, które Bóg docenia i które dla Boga jest miłe i przez które może czynić wielkie rzeczy. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, o której będę chciał dzisiaj mówić, to jest zachęta do poszukiwania woli Pana Boga odnośnie mojego, twojego życia. Mówiąc o efektach poszukiwania woli Pana Boga, chcę z całą powagą przystąpić do, do tego, odkrywać, jaka jest wola Boga odnośnie mojego życia, bo jeżeli przystąpię do tego, będę miał to pragnienie, żeby poznawać Jego wolę, to będą się działy w moim życiu wspaniałe, dobre rzeczy, miłe Bogu. I ostatnią rzeczą, to chciałbym dzisiaj wspomnieć o nadziei, którą każdy z nas powinien żyć na co dzień. A więc zachęta do tego, by odpowiednią postawę zajmować, pobudzenie do konkretnej modlitwy, zachęta do poszukiwania woli Pana Boga oraz taka wzmianka, informacja o nadziei w naszym życiu. A podstawą do dzielenia się Bożym Słowem, moimi refleksjami na temat tego, na temat tych czterech zagadnień jest list świętego Pawła do kolosan, pierwszy rozdział otwórzmy proszę, pierwszy rozdział listu do kolosan. Od pierwszego do czternastego wersetu. Te, te, tych czternaście wersetów przeczytajmy teraz. Śledźcie ze mną. Je czytam z takiego oto przykładu. Może się różnić troszkę od waszego, tylko oczywiście co do, co do zapisu. Czytajmy od pierwszego wersetu: Paweł z woli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie, zamieszkałych w kolosach. Niech Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus darzy Was łaską i pokojem. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za Was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. Pobudza Was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na Was w niebie. Słyszeliście o niej w słowie prawdy, dobrej nowinie, która i do Was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie, podobnie jak u Was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga. Tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o Was jako opiekun posłany przez Chrystusa. <laughs> On też dał nam znać o Waszej miłości wypływającej z Ducha. Dlatego i my, od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił Was poznaniem Swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych tam gdzie panuje światło on nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego syna w którym mamy odkupienie przebaczenie grzechów kochani apostoł paweł pisze do społeczności do zboru w kolosach pierwsza rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę to czytamy w trzecim wersecie że paweł wyraża dziękczynienie z powodu wiary Kolosan dziękczynienie za wiarę i za, za wiarę która jest zakorzeniona w Chrystusie i za miłość za miłość którą okazują wszystkim chrześcijanom wszystkim świętym jest to swego rodzaju pochwała czy są to jakieś pochwały takie wiecie na wyrost czcze utrzymane w tonie dyplomatycznym żeby kogoś zachęcić do słuchania tego co Paweł ma do nich do powiedzenia, no bo przecież kieruje do nich list. Wtedy nie było jeszcze, nie mógł być tam osobiście. Nie wiadomo, czy odwiedził kiedykolwiek osobiście zbór w kolosach. Może tak było, może nie, ale kieruje do nich list. I czy na początku używa pochwały jako swego rodzaju wybieg, żeby przyciągnąć ich uwagę, żeby tak ich dobrze nastroić? Nie sądzę, żeby Paweł posuwał się do takiego no, swego rodzaju nieuczciwości dyplomatycznych wybiegów, dlatego że powołuje się w tym słowie na Pana Boga. Ta wdzięczność, która wynika z tego, co usłyszał o kolosanach, wypływa i prowadzi go do tego, żeby dziękować Bogu, żeby oddawać Mu chwałę za to, co się dzieje wśród chrześcijan w kolosach. Było coś, co spowodowało, że apostoł Paweł rozpoczął ten list od dziękczynienia i od dziękczynnej modlitwy za kolosan. Doszły go słuchy od Epafrasa. Kim był Epafras? Epafras to był prawdopodobnie przełożony tamtejszego zboru pastor, tak byśmy to dzisiaj ujęli ktoś, kto opiekował się tą społecznością, ktoś, kto usługiwał tej społeczności, prowadził tą społeczność i ten ktoś, ten epafras spotkał się z apostołem Pawłem. Poszedł do niego, spotkali się i epafras zdawał relacje. Mówił o tym, że w jego kościele są ludzie, którzy na poważnie traktują nauki apostolskie przekazane apostołom przez pana Jezusa Chrystusa. Epafras musiał przekazywać informacje, że ludzie w kolosach, chrześcijanie w kolosach na poważnie wykonują wszystkie Nauki Chrystusa i Jego polecenia, i są im wierni. Z pewnością też Paweł musiał słyszeć o tych owocach, musiał też mieć przekazane od Epafrasa, w jaki sposób te owoce występowały w, tym, w tej społeczności, wśród kolosan. Nie wiem, jak jeśli chodzi o wiarę, myślę, że jeśli chodzi o miłość, to. Społeczność pewnie była pełna takiej wzajemnej troski o drugiego, o modlitwy, wsparcia, również w potrzebach. W tym też przejawiała się myślę miłość ich, miłość kolosan jedni do drugich. I dzisiaj słuchajcie, chcę zatrzymać się na chwilę nad tym słowem i zastanowić, zastanowić się, jesteśmy w zborze, jesteśmy w, załóżmy, takich Czechowickich kolosach. Chciałbym się zastanowić nad tym, co by było, gdyby mój pastor spotkał się z takim apostołem Pawłem, i co by apostoł Paweł usłyszał na temat społeczności w Czechowicach? Co pastor mógłby powiedzieć apostołowi Paw Pawłowi, gdyby ten zapytał: Jak tam społeczność w Czechowicach, w Dziedzicach? Słyszałem, że dotarła do Was Ewangelia, słyszałem, że jest Kościół, że trochę. Osób w tym kościele jest, że się zgromadzacie, jak wygląda wasza wiara, czy jest zakorzeniona w Chrystusie, w jaki sposób się to przejawia, jak wygląda miłość, ich wzajemna miłość, w jaki sposób sobie tą miłość okazuje, i chcę skoncentrować się na sobie, co i poddać takiemu sprawdzianowi, takiemu testowi, co mój pastor mógłby o mnie powiedzieć. Wiem, że Jesteśmy ludźmi, żyjemy w czasach, w których to nasze ego, oczywiście, które musi być umartwiane, ale to nasz, ten nasz egoizm jest taki bardzo nadmuchany. I często jest tak, a przeważnie jest tak, że nie lubimy słuchać opinii innych ludzi na nasz temat. Nie jesteśmy skłonni do tego, żeby poddawać się krytyce. Myślę, że mogłaby się zrodzić wśród nas taka myśl, no niech by spróbował powiedzieć coś złego, to nie ma mnie tutaj. Ale dzisiaj chcę zastanowić się, co by było, gdyby. Jest to czysto hipotetyczna sytuacja i chciałbym, się, chciałbym, żebyście Wy, żeby każdy z nas zastanowił się, co by było, co by usłyszał na swój temat. Zauważcie, kochani, że oceny i opinie, które były wyrażane przez chrześcijan, przez przełożonych przywódców, przez jakichś wysłanników były przekazywane apostołowi Pawłowi i te rzeczy, te informacje, te oceny, opinia, opinie dobre, opinie złe, no bo przecież wielokrotnie w listach apostoła Pawła znajdują się krytyczne stwierdzenia, wezwanie do zmiany postępowania, napomnienia. Zauważcie, że te wszystkie informacje, które spływały do apostoła Pawła były podstawą, były przyczyną do napisania przez niego listów, tych samych listów, z których my dzisiaj możemy czerpać niesamowite informacje, niesamowite wiadomości natchnione przez Ducha Świętego i możemy je wykorzystywać w naszym życiu. Możemy je wykorzystywać do, do nauki, do poprawy, do przemiany naszego serca, do wzrastania w Chrystusie. Także nie mamy się co oburzać, jeżeli słyszymy opinię, jeżeli słyszymy ocenę naszego postępowania, jeżeli słyszymy krytykę, bo. Te opinie, te informacje, które były przekazywane apostołom, zostały użyte przez Ducha Świętego, również, przez Ducha Świętego, przede wszystkim przez Ducha Świętego, jako pretekst do tego, żeby te listy były napisane. I te listy dzisiaj są Słowem Bożym, Biblią, z której my możemy czerpać. Dlatego chcę siebie postawić w takiej sytuacji. Chcę odrzucić myśli, które mówią: nikt mnie nie powinien oceniać, jestem jaki jestem. Nikt nie ma prawa wypowiadać się źle na mój temat. Co bym usłyszał na swój temat? Czy coś dobrego? Może coś niekorzystnego dla mnie? A może w ogóle pastor nie mógłby wiele o mnie powiedzieć, bo jestem takim członkiem kościoła, widmo, który wpada, wypada i już go nie ma. Może się angażuję, może. Robię wiele różnych wspaniałych rzeczy. Pastor mógłby powiedzieć: Tak, ten człowiek robi to, działa na wszystkich polach. A może, pastor mógłby powiedzieć: Rozmawiałem z tym człowiekiem na temat tego tematu, innego tematu. No nie do końca zostałem zrozumiany, nie do końca zostałem wysłuchany. Nie dzieje się dobrze. Kochani, być może dzisiaj ktoś z nas zostanie zainspirowany tym rozważaniem, Moimi refleksjami, i dojdzie do wniosku, że warto dowiedzieć się bezpośrednio od pastora, co miałby mi do powiedzenia, co, co mogę usłyszeć o swojej postawie. No bo przecież jesteśmy w kościele, jesteśmy w zborze, który ma swój ustalony porządek, i przywódcą tego kościoła jest pastor, są starsi, warto zwrócić na to uwagę. Może taka szczera i otwarta rozmowa stanie się błogosławieństwem i punktem wyjścia do duchowego wzrostu, tak jak dla apostoła Pawła była punktem wyjścia do napisania listów, które my dzisiaj traktujemy za natchnione, święte, czyste Boże słowo i które dotyka naszych serc, przemienia nas, które staje się podstawą zwiastowania do kościołów, do zborów w wielu wielu miejscach na całym świecie. Polecam zastanowić się nad tym, nad taką refleksją i może nad innymi działaniami. Polecam dyżury pasterskie Pastor ma w środę dyżury. Także gdybyśmy, gdybyśmy chcieli, to możemy coś takiego wykorzystać. Druga rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to to, że apostoł Paweł modlił się za kolosan. Modlił się za ludzi, których nigdy nie widział na oczy, ale czuł z nimi duchową więź zdawał sobie sprawę, że wszyscy razem chrześcijanie rozsiani po wielu różnych zborach, do których docierał Paweł, o których słyszał, do których wysyłał listy. Wiedział, że wszyscy chrześcijanie tworzą jedną duchową rodzinę. Kochani, kiedy analizujemy listy do Filipian, do Efezjan, do Rzymian, do dwa listy do Koryntian, wszędzie tam możemy widzieć, że Paweł Modli się o Kościół, modli się o chrześcijan, wstawia się za nimi. Jest, jest to modlitwa trwała, niezmienna, jest to modlitwa konkretna, o konkretne cele, o konkretne sprawy w życiu tych chrześcijan. Jest to modlitwa dziękczynna, modlitwa wstawiennicza, regularna, głęboka. Podajmy przykłady. Filipian, pierwszy rozdział od trzeciego do siódmego wersetu. Paweł pisze tak, dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. I od dziewiątego do jedenastego, z pierwszego rozdziału listu do Filipian. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, Abyście byli czyści i bez na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. w Efezjan, Do Efezjan, do chrześcijan w Efezie, Paweł kieruje takie słowa od pierwszy rozdział od 15 do 19 wersetu. Przeto i ja odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was. I wspominać Was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca Waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Efezjan, 3 rozdział, 14-19 Dlatego zginam kolana moje przed ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a Wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Kochani, każdy z nas jest częścią tego Kościoła. Biblia mówi, że kościół, że zbory, zbory takie jak ten, są, składają się na ciało Pana Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. Każdy z nas jest. Członkiem tego ciała. Każdy z nas, który swoje życie oddał Chrystusowi, który pojednał się z Nim przez krew Jego krzyża, przez Jego ofiarę, który Mu zaufał, jest członkiem Jego ciała, jest nas wielu w naszym zborze. Wystarczająco, żeby zainteresować się wszystkimi. Wiecie, jesteśmy troszkę mniejszym zborem niż, niż te, te większe, gdzie rzeczywiście nie wszyscy mogą docierać jedni do drugich. Każdy ma swoją historię, każdy ma swoje życie, każdy ma swoje zmagania i ja bardzo lubię i bardzo cenię jak po nabożeństwie kawiarenka zapełnia się ludźmi, rozmawiamy ze sobą, dzielimy się swoimi refleksjami, rozmawiamy o swoim życiu. I chciałbym, żeby dzisiaj z tego miejsca na podstawie Bożego słowa wybrzmiało też takie wezwanie, żebyśmy w tym zainteresowaniu pamiętali też o modlitwie jedni o drugich, żeby Nasza modlitwa jedni o drugich była tak regularna, nieustająca i tak głęboka i konkretna jak apostoła Pawła o zbory, o ludzi w zborach, o które się modlił. Podałem przykład, pogadałem przykłady, przeczytaliśmy, o co się modlił. Dlatego, kochani, miejmy to na uwadze, żeby po pierwsze interesować się drugimi, tymi, co inni przeżywają. Ale również miejmy na uwadze to, żeby nosić w modlitwie i pamiętać w modlitwie. Dzisiaj nasz kalendarz zadań jest tak wypełniony mocno, że często nie mamy czasu na nam właśnie na taką dłuższą modlitwę. Poświęcajmy, pa pamiętajmy o tym, dlatego że wierzę... I jestem przekonany, że w takiej modlitwie jest wielka moc. I kiedy Pan Bóg zobaczy, że każdy z nas nawzajem będzie błogosławić drugiego, będzie nosił w modlitwach potrzeby, doświadczenia, próby innych, myślę, że Pan Bóg otworzy swoje bramy błogosławieństwa i przebudzenia dla naszego zboru. Kiedy będziemy się modlić o nasze rodziny, kiedy będziemy się modlić o przebudzenie w naszych rodzinach, Pan Bóg przyzna się do tych modlitw. Myślę, że to jest też wyraz, największy wyra, wyraz tej miłości bratniej, miłości, która przecież była pochwalana, i została na początku tego listu pochwalona przez apostoła Pawła. Niech to będzie realne w naszym życiu. Modlitwa o uzdrowienie, jeśli ktoś choruje. I to wiecie, nie jedna modlitwa, ale niech modlitwy płyną, płyną, interesuj się, czy już są jakieś zmiany, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Wznoś swoje modlitwy na modlitwach, na nabożeństwach. Nie czekajmy. Módlmy się. Jeśli o błogosławieństwo, to módlmy się o błogosławieństwo. Jeśli o wsparcie, jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś posilenia, módlmy się o to, o duchowe przebudzenie, o zbawienie niezbawionych członków naszych rodzin, módlmy się o to. Niech to będzie nasza jedna wspólna modlitwa, jeden o drugiego i niech w tym wyraża się nasza miłość jedni do drugich. Kiedy ostatnio Mówię do siebie, kiedy ostatnio zgiąłem swoje kolana i modliłem się za konkretnych ludzi ze zboru. Dlaczego nie modlę się codziennie? Tak jak mówiłem, apostoł Paweł modlił się konsekwentnie, wytrwale i konkretnie o wszystkich rozsianych chrześcijan w wielu zborach. My zacznijmy od modlitwy o nasz Kościół, o nasze rodziny, o braci, siostry. Módlmy się konkretnie. Módmy się o potrzeby, o, o problemy. Niech w ten sposób miłość braterska się wyraża. Efezjan, list do Efezjan w czwartym rozdziale, od 15 do 16, zawiera takie słowa, które już sparafrazowałem. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową, w Chrystusa. Z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, a więc przez, przez nas wszystkich, przez indywidualne osoby tworzące Kościół, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Kochani, to jest zadanie dla nas. To jest przypomnienie, żebyśmy. Jeśli tego jeszcze nie rozpoczęliśmy, żebyśmy potraktowali to porządnie, bo to jest ważne, Boże Słowo o tym mówi. Kochani, trzecia rzecz, na którą chciałbym dzisiaj położyć nacisk, ma związek z tym, o co modlił się apostoł Paweł. W kolosan, w tym fragmencie, który już przeczytaliśmy, znajdują się takie słowa i szybko je przypomnę. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił Was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Co to jest wola Pana Boga? Czym jest wola Pana Boga? Jest bardzo ważna, bo Paweł wymienia ją na początku swojej modlitwy i mówi, że modli się o poznanie, aby Bóg napełnił Was poznaniem swojej woli. Czy zastanawialiśmy się, czym jest Boża wola? Często modlimy się, Panie, niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu, niech Twoje rzeczy się spełniają, chcę postępować według Twoich zamysłów i zamiarów. Wola Pana Boga. To jego pragnienia i plany, które są przesiąknięte, które są oparte, które wynikają z jego charakteru i z jego celów. A powiedzcie mi, kochani, gdzie znajdziemy najlepsze informacje? Najlepsze informacje na temat tego, jaki jest Bóg, jakie są jego cele, jakie są jego pragnienia i plany, jaka jest właśnie jego wola. No właśnie. Czy mamy oczekiwać na jakieś szczególne, naturalne objawienia w tym zakresie, na to, co nam powie Anioł zesłany przez Pana Boga? Czy może mamy liczyć na jakieś sny, widzenia? Dobrze by było i jak najbardziej możemy tego oczekiwać z radością, może to być naszym pragnieniem, ale, kochani, podstawową kwestią, tym jedynym miejscem, w którym mogę zobaczyć, w którym, w którym mogę odkryć pragnienia i plany Boga odnośnie całej ludzkości. Odnośnie każdego człowieka z osobna, plany Boga odnośnie mojego życia, tym jedynym miejscem jest Boże Słowo, jest Biblia. Kochani, uczciwa i rzetelna analiza Słowa Bożego, studium Słowa Bożego pozwoli odkryć, poznać charakter Pana Boga i ustalić Jego cele. Nie odkryjemy woli Pana Boga dla naszego życia, jeżeli nie zaczniemy spędzać z Bożym Słowem tyle czasu, ile jest potrzeba, żeby poznać Jego charakter, poznać Jego cele, poznać Jego pragnienia. Możemy się o to modlić, ale jeżeli nie zaczniemy działać, studiując Boże Słowo z takim nastawieniem, Panie, chcę widzieć Twoją wolę. Bardzo się ucieszyłem. Jak na młodzieżowym, kiedy mieliśmy taki wspólny czas modlitwy, jeden od drugiego, jedna osoba powiedziała, że chce się modlić, o to, żeby Pan Bóg objawiał jej swoją wolę w jej życiu. Co ma robić, gdzie ma służyć. I myślę, że najlepszą odpowiedzią jest zbliżenie się do Bożego Słowa. Podczas ewangelizacji spotkałem osobę, kiedy chciałem wręczyć tylko taki, taką ulotkę, szukając Boga spotkałem osobę, która wzięła tą ulotkę i czytała, czytała i w momencie, w którym trafiła na Boga, zwróciła mi tą ulotkę. Ja pytam, a dlaczego? No dotarłam tam do, do, do stwierdzenia, do, do tego hasła Boga. Ja mówię, a dlaczego? Tak już odchodziła zupełnie jakby odrzucając rozmowę ze mną. Bo jak widzę to, co Bóg robi, to co Bóg czyni, to, to cierpienie, które jest na ziemi, to nie chcę mieć z Bogiem nic wspólnego. Kochani, totalne Niezrozumienie, totalny brak poznania tego, kim jest Bóg. I ludzie z takiego założenia wychodzą. Nie znają w ogóle Boga, bo w życiu nie mieli w ręku Biblii, w życiu nie zadali sobie trudu i tej, nie, nie postawili takiego uczciwego wyzwania. Okej, okay, jeśli chcę wyrażać sądy o Bogu, to najpierw będę próbował dowiedzieć się, kim jest Bóg. A tym miejscem jest Boże Słowo. Ludzie wyda, wydają osąd o Bogu w ogóle go nie znając, nie mając pojęcia o nim. Stąd taka niesprawiedliwa, bo to była zupełnie niesprawiedliwa i zupełnie chybiona ocena Pana Boga. Jeśli chcę wiedzieć, jaka jest wola Pana Boga odnośnie mojego życia, będę go poznawał poprzez rozważanie Jego słowa i modlitwę, poprzez osobistą relację i społeczność z Chrystusem. Tylko tyle i aż tyle, a że jest to trudne zadanie. Wszyscy wiemy i ja sam osobiście wiem, bo czasami potrafię dzień, drugi, trzeci, przeżyć bez tego słowa. I dlatego, wiecie, chcę się motywować, bo moim pragnieniem jest, żeby wola Pana Boga objawiała się w moim życiu. Chcę postępować według woli, bo nie ma nic bardziej rozsądnego, nic bardziej piękniejszego w tym świecie zagubionym. Zniszczonym, zmierzającym do zatracenia, niż żyć, postępować według celów Boga, bo do tych celów z Bogiem na pewno dojdziesz. Jakie są skutki, jakie są efekty poznawania woli Pana Boga? Czy mam modlić się o to, żeby wola Pana Boga wypełniała się w moim życiu? Czy mam mieć takie pragnienie w swoim życiu? Wynika to z tej modlitwy apostoła Pawła. Skutkiem, efektem. Poznawania woli Pana Boga, więc jest to proces rozciągnięty w czasie, kiedy bierzesz do, do ręki Biblię i odkrywasz, czytasz jedną historię, odkrywasz taką cechę, taki przymiot Boga, czytasz drugą historię, poznajesz jaki jest, jak się zachował w tej sytuacji. Prowadzi to do duchowej mądrości i rozeznania, do rozeznania duchowego. A wszyscy byśmy chcieli mieć taką duchową mądrość i duchowo, duchowe rozeznanie, tak? Wszyscy, którzy poznaliśmy Pana Jezusa. Chcemy się rozwijać w tym, tak? Ale one przychodzą i stają się głębsze, gdy poznajemy wolę Pana więcej i więcej. Zatem, jeśli chcemy nabyć tej mądrości i rozeznania w świecie duchowym, jeśli chcemy być używani przez Pana, jeśli chcemy, żeby, żeby Bóg używał nas w sposób ponadnaturalny, cudowny, kiedy na przykład ktoś przechodzi albo jest w zgromadzeniu i Pan Bóg ci pokazuje, podejdź do tej osoby, usłusz jej, bo. Potrzebuje tego i tego. Jeśli chcemy być używani w taki sposób, jeśli chcemy nabywać duchową mądrość i rozeznanie, to musimy poznawać wolę Boga, a wolę Pana Boga odnośnie naszego życia poznamy jedynie poprzez społeczność, poprzez relacje, poprzez studiowanie i modlitwę do Boga. Kolejnym efektem poznania woli Pana Boga jest postępowanie w sposób godny Pana. Będę mu się podobał we wszystkim, będę wydawał owoc w każdym dobrym czynie. Kochani, jeszcze we mnie pokutuje takie, takie twierdzenie, że kiedy człowiek się nawróci, to powinien od razu, że tak powiem, być człowiekiem świętym, bezgrzesznym. Nie jest tak. Uważam na podstawie obserwacji, że nie jest tak. Kiedy człowiek oddaje swoje życie Bogu, nawiązuje z Nim relacje, otrzymuje przebaczenie swoich grzechów, ale musi wgłębiać się w Boże Słowo, zaczyna poznawać, i odkrywać które rzeczy z których rzeczy musi zrezygnować z którymi rzeczami musi zrobić porządek które rzeczy się Bogu nie podobają może to zrobić poprzez studiowanie Bożego słowa tak samo jest już z nami z chrześcijanami którzy żyjemy z Bogiem wiele wiele lat mamy zewlekać z siebie stary charakter mamy zewlekać z siebie to co jest naszego cielesnego o tym Paweł pisze w liście do Kolosan w dalszej części złość gniew Nieprzebaczenie, brak miłości, brak cierpliwości te wszystkie rzeczy mamy zewlekać z siebie. I kiedy bierzemy Boże Słowo i kiedy czytamy, widzimy, że Boże Słowo wzywa nas do tego, żebyśmy z tego rezygnowali. To jest efekt szukania woli i poznawania woli Pana Boga odnośnie mojego życia. Będę postępował w sposób godny Pana, będę odrzucał wszystkie rzeczy niegodne, będę podobał mu się we wszystkim we wszystkim tym, o czym on pisze w Bożym słowie i będę wydawał owoce te, o których pisze Biblia, owoce w konkretnych sytuacjach, konkretne owoce. Będę umiał odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne. Zachowam moje życie w czystości, bez nagany na dzień Chrystusowy. Kochani, a więc szukajmy, szukajmy woli Bożej dla naszego życia i róbmy to w ten jeden Sposób, który, o którym Biblia mówi. Dbajmy o relacje, o czytanie Bożego Słowa i o modlitwie. Ostatnia już rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to nadzieja, o której pisze w tym fragmencie przeczytanym apostoł Paweł. Do wiary zakorzenionej w Chrystusie i do miłości do wszystkich świętych pobudzała kolosan nadzieja. To w moim tłumaczeniu jest to wprost napisane. Czynimy to odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie, Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. Pobudza Was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na Was w niebie. Jeszcze jedno tłumaczenie, Biblia Tysiąclecia, mówi, że powodem tego jest właśnie nadzieja w Waszym życiu. Kochani, o jakiej nadziei mówi apostoł Paweł? Co to jest za nadzieja? Kochani, jest to nadzieja na życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Bardzo charakterystyczne jest to, że ta nadzieja dopiero wypełni, dopełni się w niebie, po śmierci, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem. Pastor dzisiaj powiedział, że życie jest drogą, a nie jest celem, bo naszym celem jest to, aby po skończonym życiu tutaj na ziemi spotkać się z Jezusem Chrystusem. To, co powinno napędzać nasze życie, to, co powinno pojawiać się w Twoim i w moim umyśle każdego dnia, kiedy się budzimy, to jest ta myśl, że czeka mnie spotkanie z Jezusem Chrystusem. I żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem, to muszę być blisko Niego. Muszę czynić to, o czym On powiedział w swoim słowie. I wszelkie moje działanie, wszelkie moje zachowanie musi być kierowane przez tą nadzieję. Kochani, kiedy uświadomimy sobie i kiedy taki mechanizm w sobie, że tak powiem, wyrobimy myślenia o tej nadziei, rozkoszowania się tą myślą, że tutaj na ziemi jestem tylko gościem, a tak naprawdę to czekają mnie wspaniałe rzeczy po śmierci, to wtedy myślę, że również nasze życie będzie popychane do tego, żeby bardziej podobać się Bogu żeby być bliżej niego, żeby być wyczulonym na jego głos, żeby go słuchać, żeby wykonywać to, co on mówi. Kiedy zdajesz sobie sprawę, uświadamiasz sobie i żyjesz tą nadzieją, że po śmierci staniesz przed Chrystusem, chcesz się tym dzielić z innymi. Chcesz wychodzić na rynek, na rynki miast, chcesz wychodzić w miejsca publiczne i opowiadać innym ludziom o tym. Bez względu na to, czy cię wyśmieją czy nie, bo wiesz, że jeśli nie życie wieczne z Bogiem, to wieczna śmierć. Chcesz ratować innych ludzi. Nadzieja na życie wieczne, tak to sobie wyobrażam, powinna spinać klamrom nasze życie na Ziemi. Narodziłem się na nowo, spotkałem osobiście Chrystusa, poddałem mu swoje życie, a on mi pozostawił obietnicę, że najpiękniejsze jest dopiero przede mną do osiągnięcia. Najpiękniejsze zacznie się wtedy, kiedy zakończę życie tutaj, na Ziemi. Ta nadzieja na życie wieczne powo powinna powodować, że nasze życie będzie napełniane smakiem Chrystusa. Ta nadzieja powinna być motorem mojego życia z wiarą, takim kołem zamachowym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nieraz budzę się, wiecie, z myślami za pochłoniętymi codziennością, tym co mam do zrobienia i tak jeśli budzimy się dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, to oddalamy się od tego, co mamy w Chrystusie, oddalamy się od tego, do czego Chrystus nas powołał, zapominamy o tym, jesteśmy pochłonięci czymś innym. I dlatego chciałbym wyrobić w sobie taki nawyk, że kiedy wstaję, kiedy się budzę, pierwsza myśl, jaka do mnie dociera, to nadzieja nadzieja na życie wieczne w Chrystusie informacja o tym, co mnie czeka, co mam. A przez to też takie zdopingowanie do tego, że muszę działać na jego rzecz, że to jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, żeby zmieścić wszystkie rzeczy, które zaplanowałem w danym dniu, ale żeby cały dzień był podporządkowany właśnie tej nadziei, nadziei na życie wieczne. Pora na zmianę perspektywy. Jaką perspektywą żyję? Jaką nadzieją? Ludzie dzisiaj żyją nadzieją właśnie na to, że zarobią na nowy samochód, zarobią na dom, dorobią się, że wyjadą na wakacje. Wiecie, to są takie nadzieje. Które gdzieś tam na, tym, na tej osi życia przesuwają ich, pozwalają im żyć, postępować, a my mamy piękną perspektywę, która obejmuje całe życie i kolejny etap już wieczny etap życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Kolosanie żyli aktywnie tą nadzieją i dzięki temu Paweł mu powiedzieć o nich: Wasza wiara jest zakorzeniona w Chrystusie, słyszałem o waszej miłości, dziękuję za to Bogu. Jestem mu wdzięczny za to, jak, jak żyjecie, jak postępujecie. Te cztery rzeczy, kochani. Zachęta, aby chrześcijańska postawa, aby moja chrześcijańska postawa była zauważalna przez innych, żeby była podstawą do wyrażania przez innych dziękczynienia, radości i wdzięczności, a nie narzekania jakiegoś zawodu i żeby w ten sposób przynosiła owoce miłe Bogu. Po drugie, módlmy się konkretnie o braci i siostry ze zboru. To jest piękny skarb, to naprawdę... Ja tego doświadczyłem, jak modlono się i modlicie się o mnie, moja rodzina się modli. Ja tego doświadczam na każdy dzień, tego Bożego Błogosławieństwa i widzę w tym efekt. I możemy doświadczać tego wszyscy razem. W ten sposób też wyrażamy naszą miłość do naszych braci, sióstr i troskę. Okazujemy zainteresowanie. Słuchajcie, a nie ma nic w kościele mocniejszego jak jedność, a jedność spowoduje, że w końcu rozbijemy mury tego, co, te mury, które zbudował diabeł w tym mieście, w ludziach, którzy są, idą na zatracenie. Po trzecie, szukajmy, poszukujmy wolę Pana Boga odnośnie naszego życia, znajdziemy ją w Biblii. Drogą do poznania woli Pana Boga jest relacja, jest społeczność każdego dnia, jak najwięcej czasu, jak najwięcej czasu poświęcane na Boże Słowo i na modlitwę. I żyjmy nadzieją, żyjmy nadzieją, Niech ta nadzieja przepełnia każdą chwilę naszego życia. Nadzieja na spotkanie z Chrystusem i na wieczne życie w Jego obecności. Amen.